Witajcie, kochani, w wielkim poście od narzekania, który już powoli dobiega końca. Mamy piątek, więc zostały nam 2 dni i będziemy świętować Wielkanoc. Bardzo się cieszę, że wspólnie dotrwaliśmy do tego momentu. Już teraz możesz napisać w komentarzu, jak tobie minął ten Wielki Post. Czy był dla ciebie łatwy, czy trudny? Który z tych wszystkich tygodni był tutaj na Wdzięcznym Sercu, był dla ciebie jakiś szczególny? Co nowego zobaczyłeś, odkryłeś, uświadomiłeś sobie? Wielu z was po Wielkim Poście od narzekania ma ochotę na więcej. Chcę wam powiedzieć, że Wdzięczne Serce to jest przestrzeń stworzona właśnie po to, żebyśmy każdego dnia w ciągu roku, w różnych momentach naszego życia mogli uczyć się tej wdzięczności. Dla wszystkich widzów Wielkiego Postu od narzekania przygotowałam ostatnio planer wdzięczności, który już za tydzień, w piątek, będzie miał swoją premierę. Stworzyłam go po to, żebyśmy my mogli dalej w taki uporządkowany, systematyczny sposób pracować nad wdzięcznością. Zależy mi na tym właśnie, żeby po tym Wielkim Poście od narzekania ta nasza motywacja nagle nie spadła, żebyś mógł stawiać sobie kolejne postanowienia odnośnie wdzięczności i wznosić ją na coraz wyższy poziom. Nie mogę się doczekać, takiego planera jeszcze nie było. Po raz pierwszy stworzyłam dla was takie narzędzie, które będziecie mogli sobie wydrukować i uzupełniać. Czekajcie na więcej szczegółów już za tydzień. Dzisiaj właśnie odcinek, który trochę nakieruje ciebie na takie dobre podsumowanie tego czasu, i duchowe, i psychiczne, potrzebujemy tego wszyscy. Podsumowanie jest dla ciebie kolejną okazją do tego, żeby wzbudzić w sobie wdzięczność i przyjąć całe te 40 dni, nawet jeżeli były dla ciebie trudne, takimi, jakie one były. To sprawi, że będziesz gotowy, by pójść dalej z radością, z wdzięcznością, spokojem w sercu. Zacznę od fragmentu z Izajasza, dokładnie 40 rozdział, 31 werset. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia, idą. Za 2 dni będziemy świętować zmartwychwstanie. A zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to dla nas świętowanie życia, ponieważ Jezus umarł i przezwyciężył śmierć. Zmartwychwstanie wnosi ogromną różnicę, bo zupełnie inaczej wyglądałaby historia Jezusa, historia tego świata, historia również twoja, gdyby Jezus przeszedł drogę krzyżową, umarł na krzyżu, jego ciało zostałoby złożone w grobie i kropka. Natomiast On zmartwychwstał i to zmartwychwstanie zmienia wszystko. To zmartwychwstanie sprawia, że ty dzisiaj każdego dnia na nowo możesz odbierać od Boga nowe życie. Możesz napełniać się tym nowym życiem. Właśnie dzięki temu zmartwychwstaniu możesz otrzymać skrzydła jak orły, możesz odzyskać siły, możesz biec bez zmęczenia, możesz iść bez znużenia. Właśnie w Jezusie Chrystusie i w Jego zwycięstwie na krzyżu ty możesz codziennie otrzymywać nowe życie. Pomyśl o tym, z czego jesteś zadowolony w tym czasie, a z czego nie jesteś zadowolony. I postaraj się to wszystko przyjąć i za to wszystko Bogu podziękować. Twoje życie i ty jesteś w rękach Boga. Bóg ciebie prowadzi i każda sytuacja twojego życia, która miała miejsce, skoro wydarzyła się, to jest częścią doskonałego planu Boga. Bóg jest większy od twoich słabości, Bóg jest większy od wszelkich problemów, trudności, które wydarzyły się w twoim życiu przez tych 40 dni. Bóg już zwyciężył w tych wszystkich sytuacjach. I to zwycięstwo właśnie będziemy świętowali już za 2 dni. Dlatego postaraj się podziękować Bogu za każdą sytuację tego Wielkiego Postu, za wszystkie twoje sukcesy, postanowienia wielkopostne, które zrealizowałeś.
jak i za Twoje upadki, słabości, rzeczy, na których Tobie zależało, a których niestety nie zrobiłeś. I Ty, kiedy będziesz dziękował za tę sytuację, zobaczysz i doświadczysz tego zwycięstwa. Dlatego nam wszystkim bardzo tego życzę, żeby te święta wielkanocne były dla nas rzeczywiście celebracją życia. Żeby te święta wielkanocne były dla nas rzeczywiście okazją do wdzięczności. Żeby nie było nic takiego, co gdzieś tak jest cały czas z tyłu naszej głowy i nas męczy. Rodzi wyrzuty sumienia, rodzi poczucie winy. Dlatego właśnie przed świętami Wielkiej Nocy chodzimy do spowiedzi, żeby właśnie z czystym sercem przeżyć ten świąteczny czas. I wtedy, kiedy już ten świąteczny czas jest, to on jest po to, żeby właśnie świętować. To on jest po to, żebyś ty mógł odetchnąć, żebyś mógł wziąć głęboki oddech, żebyś mógł porzucić to wszystko, co stare i rzeczywiście z odnowionymi siłami, jak u orła, mógł żyć. Niech twoje święta, niech twoje spotkania z rodziną, niech twoje samopoczucie w tym czasie będą błogosławione w imię Jezusa Chrystusa. Amen.